ubrania, artykuły spożywcze oraz środki higieniczne. Do Jedlicza dotarły dary z Niemiec dla uchodźców z Ukrainy. Dary faktycznie są bardzo nam potrzebne. Na terenie gminy są osoby z Ukrainy, są uchodźcy, którym te dary będziemy chcieli przekazać. No po prostu, jeżeli będzie ktoś czegoś potrzebował, w każdej chwili może się do nas zgłosić, swoją listę zapotrzebowania przekazać i te dary po prostu przekażemy. To już drugi samochód z darami dla ofiar rosyjskiej agresji, który dotarł z Niemiec do Jedlicza. Obecnie na terenie gminy przebywa ponad 60 osób z Ukrainy, z czego blisko połowa to dzieci. Dary pochodzą z okolic Hanoweru. Inicjatorem przedsięwzięcia jest pan Konrad Wojtowicz. Posiadam coś, powiedzmy, spore kontakty w Niemczech ze względu na moją pracę, ponieważ pracuję w eksporcie. I tak naprawdę wystarczyła krótka rozmowa ze stroną niemiecką. To nie były jakieś wielkie prośby z mojej strony, bo wystarczyło tak naprawdę dać pomysł tylko, a oni wszystko sami we własnym zakresie zorganizowali, a tak naprawdę no, przeszło to najśmielsze nasze oczekiwania. Spodziewałem się, że otrzymamy może jedną paczkę, może paletę, natomiast uzbierały się już dwa samochody. Także zbierali tam tak naprawdę wszyscy, przedsiębiorcy, rodziny, przyjaciele, klienci, wszyscy byli zaangażowani, absolutnie wszyscy. Dary zostały ulokowane w obiektach Gosiru. Strażacy OSP od wybuchu wojny w Ukrainie angażują się w akcje pomocy uchodźcom oraz osobom pozostającym na Ukrainie. Jak tylko przyszła informacja, że można się włączyć w akcję pomocową dla Ukrainy, od razu żeśmy zorganizowali tutaj na terenie gminy zbiórkę w różnych remizach. Zbieraliśmy przede wszystkim środki czystości, leki przeciwbólowe, koce, kołdry, to co wszystko można przesłać na Ukrainę, co będzie im potrzebne w okresie tych działań wojennych, które się tam odbywają. Od samego początku już nasi strażacy wraz ze stowarzyszeniem Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce są w Krościenku Wyżnym na przejściu. Tam są z namiotem, to są ratownicy medyczni z grupy ratownictwa specjalistycznego. Przekazaliśmy tam łóżka polowe i już na tej pierwszej linii przyjęcia uchodźców działają, wspierają ich, dają coś ciepłego do jedzenia, do wypicia. I jak mówią chłopaki, strażacy, że serce im pęka wtedy, gdy widzą małe dzieciaki, które przechodzą przez granicę, spotykają się ze strażakami i się przytulają do nich. Jak bardzo potrzebują tego bezpieczeństwa i to, że widzą kogoś przyjaznego, jak to jest ważne. Jednostka OSP z Jedlicza włącza się także w zbiórkę sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy. Strażacy przekazali m.in. hełmy, rękawiczki i kominiarki.